Zagraliśmy najsłabsze spotkanie z dotychczasowo rozegranych na poziomie trzeciej ligi i grając taki mecz praktycznie zespołem, który awansował z czwartej ligi bez jakichś ruchów kadrowych, które gdzieś tam trochę by ten zespół wzmocniły. I grając jeszcze do tego najsłabsze spotkanie z dotychczas rozegranych, no nie mamy prawa w takim meczu wygrać, jeżeli w ten sposób się prezentujemy na boisku i myślę, że zasłużona wygrana gospodarzy w dniu dzisiejszym ze względu no przede wszystkim na naszą tutaj postawę, tak jak mówię, jeszcze raz to powtórzę, najsłabsze spotkanie w naszym wykonaniu w tym sezonie. Dziękuję. Wydaje mi się, że to był jeden ze słabszych meczy, bo tak naprawdę jak graliśmy z Bydgoszczą, to w drugiej połowie walczyliśmy, chcieliśmy bardziej. A w dniu dzisiejszym tak naprawdę wyglądało to bardzo słabo. I w drugiej połowie, i w pierwszej połowie tak naprawdę nie stworzyliśmy jakichś sytuacji bramkowych oprócz strzelonej bramki. I pod koniec rzut wolny, gdzie był słupek. I tak naprawdę wychodzimy w 45. w szatni, mówimy sobie, że będziemy walczyć, mamy chęci, odrabiamy wynik, a tak naprawdę wychodzimy no i brakuje czegoś, no, czy brakuje doświadczenia. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. No, szósty mecz, wracamy do domu, wyjazd daleki. No, to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. No, bardzo słaby mecz z naszej strony. Ja podsumuję ten mecz też. Mówię, nie będę się tutaj nad tym meczem za dużo rozwijał. Po prostu zagraliśmy bardzo ofiarnie, ambitnie. Wiadomo, jaka była nasza sytuacja. W poprzednich meczach nie graliśmy źle, ale popełniliśmy szkolne błędy, traciliśmy bramki, prowadziliśmy grę praktycznie wyrównane z przeciwnikami z górnych rejonów tabeli. Dzisiaj typowy mecz walki z sąsiadów w tabeli. Na pewno poziom nie był rewelacyjny, ale to nie tylko myślę tutaj stawka meczu odegrała rolę, że był taki poziom. Po prostu nikt nie chciał tego meczu przegrać. Myślę, że presja też troszeczkę na nas jest tutaj, żeby, bo gramy w miarę nieźle, a dzisiaj też nie graliśmy rewelacji. Podejrzewam, że też z gry to jeden ze słabszych naszych meczy. Dużo niewymuszonych błędów, dużo strat. Aczkolwiek dobrze, że strzeliśmy bramkę, bo tak jak dotychczas traciliśmy te bramki, musimy gonić wynik, to nie był nasz przywilej. A tu dzisiaj otworzyliśmy mecz i może nam się troszkę łatwiej grało, ale też no, strasznie za dużo strat mieliśmy niewymuszonych i dlatego no, cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, bo na pewno morale zespołu będą większe i wiadomo, że w następnym meczu pewnie to zwycięstwo nam pomoże, aczkolwiek no, czeka nas dużo pracy, musimy poprawić parę elementów, bo przy lepszym przeciwniku dzisiaj to no, myśmy ciężko mieli, żeby ten mecz wygrać, ale ja jestem optymistą, wierzę w tych chłopaków, znam, widzę ich na co dzień, wiem, że mają potencjał dużo większy niż pokazują to na boisku. Także gramy dalej, trenujemy ciężko i myślę, że dzisiejsze zwycięstwo pozwoliło nam uwierzyć w to, że w następnych meczach zagramy kolejno z Mieszkiem Gniezno i z KP Starogard. To są przeciwnicy wyżej notowani, ale myślę, że z tymi zespołami pokazaliśmy wcześniej te z lepszymi, że potrafimy grać, a może jak nam się ułoży mecz, zobaczymy, to też będziemy pewniejsi. Ciężko reagujemy na straconą bramkę, a dzisiaj otworzyliśmy mecz i dlatego tutaj jestem bardzo zadowolony i chciałbym tu jeszcze raz zespołowi bardzo podziękować. Boisko też bardzo ciężkie, grząskie, no ale dla obu zespołów takie same warunki. Także ja jestem po tym meczu, nie jestem zadowolony z gry, z poziomu może, ale z trzech punktów. Dziękuję. No uważam, że dzisiaj Górnik również nie zagrał najlepsze spotkania. Spotkanie, tak jak wcześniej graliśmy, naprawdę niezłe te mecze, ale gdzieś był zawsze niedosyt tych punktów. Dzisiaj było krótko, cel 1-3 punkty i odbić się od tego dołu i zacząć prezentować tą piłkę, którą prezentowaliśmy wcześniej, dołożyć do tego skuteczność z przodu i z tyłu, żeby wygrywać ten mecz. Więc dzisiaj na pewno osiągnęliśmy swój cel, te 3 punkty. Poza tym natomiast jest dużo nad czym pracować, bo dzisiaj właśnie tej niedokładności sporo było. Ale poza tym każdy walczy z chłopaków i dzisiaj możemy się pocieszyć z tych trzech punktów, a od jutra już zaczynać pracować i myśleć o kolejnych meczach, bo na pewno czeka nas jeszcze długi sezon.